Programowanie jest kluczowym obszarem nowoczesnej edukacji i otwiera przed dziećmi wspaniały wachlarz możliwości, jakich nie było nigdy wcześniej. Nowe technologie towarzyszą nam wszędzie, tworząc naszą codzienność, ale też kolejne wyzwania, zwłaszcza w procesie uczenia i poznawania świata. Programowanie jest nie tylko pisaniem kodu lub rzędami znaków i cyfr. To umiejętność, która wspiera logiczne myślenie, planowanie oraz rozwiązywanie problemów. Oto kompetencje niezbędne dla przyszłości. Foton wspiera wielokierunkowe procesy uczenia. Wymaga współpracy w grupie, połączenia kreatywności i radzenia sobie z problemami. Robot angażuje uczniów, skłania do krytycznego myślenia, a przede wszystkim rozwija wyobraźnię przestrzenną. Zajęcia z Fotonem pomagają nauczycielom rozbudzać zainteresowania uczniów programowaniem i naukami ścisłymi. Nasi uczniowie chętnie korzystają na zajęciach. Nie są to tylko zajęcia dodatkowe z programowania, ale również zajęcia normalne, programowe. Na przykład robot jest aktywnie wykorzystywany na lekcjach matematyki. A w dobie, kiedy technologia jest na co dzień, dotyka nas w każdej przestrzeni, nie wyobrażam sobie jako dyrektor, aby dziecko nie korzystało z takich technologii jak właśnie roboty. Z Fotonem dotychczasowe lekcje wkraczają na wyższy poziom. Dzieci przyswajają wiedzę naturalnie, łącząc teorię z praktyką. Uczniowie odnoszą lepsze rezultaty nie tylko w szkole, ale odważniej stawiają czoła nowym wyzwaniom. Są bardziej zaangażowani, łatwiej radzą sobie z powierzonymi zadaniami oraz szukają nietuzinkowych i kreatywnych rozwiązań. Foton uczy nie tylko na dziś, ale również na lepsze jutro.